stali w krzyżu. Starość, nie radość chyba, co? No, ze starością dzisiejszy odcinek jest związany. Znaczy, nie do końca, bo będzie bardziej związany z wypadkiem. Jestem zaraz usłyszysz. Najpierw przywitam się z widzami. Witam Państwa, bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku zrealizujemy pomysł, który miałem zrealizować już bardzo dawno temu, ale zapomniałem. Tak dokładnie ten pomysł będzie związany z pamięcią. Straciłem pamięć, prank na wszystkich domownikach, którzy tutaj się znajdują, ale jesteś potrzebny mi ty. A wiesz, dlaczego jesteś mi potrzebny? Bo muszę upozorować wypadek, w którym tracę tą pamięć. Okej, okay. Czyli co mam cię pobić? Powód, dlaczego mi popijesz i dlaczego jedziesz ze mną za chwilę do szpitala. To musi być realny wypadek. Jeżeli mnie trzaśniesz i co, i nagle pierdolniesz mnie w głowę i powiesz: dobra, Kamuś, uderzyłem cię w twarz. Daj, trzeba cię sobie do szpitala. Ja sobie zażartowałem, przecież tak bym cię nie uderzył, no ale... Dobrze, wypadłem przez balkon, spadłem ze schodów, cokolwiek. No raczej w taką pogodę, no stary. No raczej nie wychodzisz. Chyba przez balkon, bo jest po prostu za zimno. To już spadnięcie ze schodów jest bardziej realne. Przydarzyło ci się to już raz w życiu, dokładnie. Jestem kaleką, spadam ze schodów za każdym razem, więc chyba w to akurat uwierzą, że mogłem spaść ze schodów i mogłem sobie zrobić małe akuku. No na pewno, a tym bardziej, że można wcześniej powiedzieć, żeby ktoś umył schody i że jest bardzo ślisko i o, akurat spadł. I zgonimy na Wiolkę, i powiemy: Wiola, nie, dobra dziewczyna. I ty, to jest dobre. Bo jak jest pan z tych schodów, będziesz musiał powiedzieć, że to jest wasza wina, że on w ogóle z tych schodów spadł i wy już nie pomagajcie, ja jadę sam z nim do szpitala. Okay. I sami pojedziemy do szpitala i sfałszujemy, ja już... No rozumiem, że oni wystarczająco się przyczynili do twojej po prostu, twojego wypadku, tak, i jedziemy sami, że chcę to samo ogarnąć. Dobre, dlatego idź do Wiolki, każ jej umyć schody. Ja zaraz zejdę z tych schodów, spadnę z tych schodów, tylko tak, żeby nie widziała, najlepiej jak nikogo nie będzie w salonie, bo wiadomo, nie chce się na serio poturbować. Tylko że jak ja będę jej kazał umyć schody, to ona, wiesz, powie, że dobra, wdupiłam to, co ty mówisz, a powiem, że ty jej kazałeś. Dobrze, jeżeli jesteś nowy na kanale, taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim polsku, zostaw tam na dole, bla. Zapraszam Państwa do oglądania! Violin, Kamuś ma do siebie teraz, bo czy mogłabyś umyć schody do niego? No to niech umyję. No ale właśnie o to chodzi, że on nie ma czasu, bo musi nagrywać odcinek, a troszeczkę jest dużo sieczki na tych schodach i sypu. I no to ty umyj. Nie, bo ja do sklepu też nie mogę. A ty mnie dzisiaj wyprosiłaś, abym... A ktoś inny niech umyje. Prosiłaś mnie, abym po prostu zmywarkę dzisiaj wypróżnił i opróżnił zlep też, znaczy. Szantażujesz mnie? No, a ile razy ja mu tobie sprzedam? Mogłabyś to zrobić, proszę cię o to. Dobra, niech ci będzie, ale to zaraz. No i dobrze, dziękuję bardzo. Że leniwe. I co, łyknęła haczyk? Jezu, co, psa się boisz? No, wystraszyłem się, stary. No, łyknęła, właśnie schody teraz mnie. Poczekaj, sprawdzę. Czekaj. Myję. Wiolka w roli sprzątaczki jest całkiem sexy, co? Nie wiem, jak ci się podoba, to możesz popatrzeć. Znaczy, ja nie mówię, że dla mnie, ale to... dla jaszczura? Dla jaszczura pewnie, tak. Jaszczur ogólnie... Weźcie, ale ten puszek jest agresywny. Ale jaszczur lubił patrzeć, jak wiola sprząta, co? No lubi. Wiesz, co ostatnio robił? No co? Nie chcesz wiedzieć, jego dziewczyna była... Jego dziewczyna była na... Na wyższym piętrze, a oni się zabawiali. Co ty gadasz? No. Znaczy podejrzewałbym, bo jaszczur nie jest wierny do końca, więc... Więc ona chyba nadal lubi z... Ale Wiola przecież dodawała z jakimś innym chłopakiem coś na Instagrama. Ale wiesz, to jest jednak jaszczur. Stara mi już nie odzywieje. Trzeba korzystać, póki nikogo nie ma, dawaj. Dawaj, ukrywaj kamerę. Myślę, że tutaj? Myślę, że będzie dobrze, Jakby co, to kamery nie bierz, mam drugą, po prostu potem weźmiemy pliki, okej? Okay? Dobra. Ja wyłączyłem tutaj ekran, także nic nie będzie widać. No dobra. Mam drugą wałcz już odłożoną, okej? Okay? Nie ruszaj kamery. Okej. Bo będę pobliżony. Czyli co, tutaj bezpośrednio. Tak, jeszcze raz na słuchu. Dobra. 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 Pomoc, biorę go do szpitala! No. Hu,
No chyba łyknęli to. Myślę, że łyknęli to bardzo. Dzwonił ktoś? Ile już tutaj stoimy? Tak, dzwoniła Wiolka 3 razy. Wiolka 3 razy? Chyba możemy wracać. Już minęło ogólnie z 1,5 godziny, stary. No ale to za półtora godziny, no... Myślę, że i tak byśmy... Rentgen, ITP, ITD, no troszeczkę trwa. No to może z... No dobra, no tak z 2,5 godziny, żebyśmy już wracali do domu, myślę. Tak. Jeszcze z godzinkę musimy poczekać. Z godziny jeszcze się pokręcimy. Akurat sobie możemy na parkingu bokiem polatać. No to dawaj. Lecimy? Ja nie umiem. To ja mogę spróbować. Żebym się auto nie rozwalił. Znaczy możemy coś spróbować, nie? A jednak umiem. Jednak się coś tam nauczyłem. Nauczyłeś się, stary? Ja już myślałem, że przypieprzymy w ten, w słupek. Nie no, co to zobacz, pa. I pa teraz. Okej. Tu. O, zobacz przed nami, jak leci sobie majster. Chcesz to spróbować? Dawaj. Dawaj, zmiankę. Jeszcze tu sobie raz zakręcę. Powiem ci, lamusem jesteś. No dawaj, pokaż co ty umiesz. No dawaj, dawaj, mocniej się rozpędź, no. Tylko żeby się... Dobra, dasz radę, dawaj, bierze w ciebie. I teraz, bok. Czekaj, tutaj. Yeah. No i lecimy. Ale no w sobie dobrze jest, jak spadłeś ze schodów, stary. Jak na utratę pamięci i totalny brak. Totalny brak w ogóle samokontroli jakiejkolwiek. I ból głowy. I ból głowy. Nie wiem, powiem ci, że wchodzi to w rakwen. No wchodzi, tylko tutaj nie można wyłączyć tych. Czego? Tych poślizgowych w ogóle. No na takim lodzie... Kontroli trakcji. No kontroli trakcji. No na takim lodzie i tak nie trzeba. Dobra, chyba jedziemy już na miejsce. Co, wracamy? Tak, może zadzwonić do Wiolki, że... Że już wracamy, że wyszedłeś ze szpitala. Dobra, okej. Żeby nie było podejrzeń, że jestem z maską, to możemy coś zasugerować, że miałem jakiś delikatny wypadek, no tak mi się wydaje. No to na pewno miałeś delikatny wypadek, teraz spadłeś ze schodów. No dobra, no to że wstrząs mózgu miałem, no. No to musimy tak powiedzieć, no ale no to faktycznie masz rację, możemy to zrobić. I że ja ich pamiętam, że ja ich pamiętam na początku, że ich pamiętam, żeby nie było, no bo trzeba wytłumaczyć, że miałem nieszczęśliwy wypadek i że nagrywamy to. No wiem, możemy powiedzieć, że po prostu powiedzieli, że wypuszczają cię teraz, ale że jakby coś się działo, bo nie są pewni, czy dokładnie nic się nie uszkodziło, to że mamy od razu wracać do szpitala, możesz mieć jakieś że może coś się, może mogło się coś wydarzyć w głowie, ale oni czekają. Nie są w stanie tego sprawdzić. I że czekamy jeszcze na wyniki tomografu głowy. Dobra, dobra. Akurat to będzie, bo przecież wyniki tomografu nie przychodzą od razu, tak? Dobra. Czekamy na wyniki, jeszcze podwójne będą prawidłowe. Dobra, no to weźmiesz normalnie kamerę, gdyby nigdy nic, będziemy nagrywać, że w tym miejscu spadłem. No dobra, że nagrywamy, dobra. Wróciliśmy! I co? Wróciliśmy, no co? Co ci się stało? Nie wiem, stary, no jak? Podobnież nic, ale wstrząs mózgu jakiś delikatny. Ogólnie to spadł ze schodów. Podobiona, nie? O kurde. No. Ale wszyscy ją zrobili? No tak, zrobili, ale wyniki będą dopiero za 2 dni. Co? Nie jest jakiś żart czy prank? Nie, ja spadłem. Stary, on ze schodów spadł. Jaki to prank? No spadł ze schodów wcześniej. A co, on ma jakieś szwy na głowie? Nie, po prostu ma zabandażowane. Miał lekkie rozcięcie. A co ja też powiedziałem? Dobra, Natalia też tak miała, będzie dobrze. To co? No dobra, nagrywamy film ogólnie z tego. Dobra, Boże, pokażmy widzę, skąd spadłem. Jak się wam w głowie nie kręci, to jak wchodziłem, to spadałem stamtąd normalnie. Z którego miejsca? No ale mi chodzi, no tak, ale ja dokładnie, ja już widziałem, stary, jak ty leciałeś, a z którego ty miejsca dokładnie spadłeś? Widzowie tego nie widzieli. Co, i tylko głowę zrobiłeś, a? Z tego miejsca, no bo tutaj się blokowałem nogami, jak leciałem, ale tu się przechyliłem i 360. I mniej więcej w tu uderzyłem głową. Co, ty pijany jesteś, czy co? Że nie umiesz. Stary, to kiedyś sobie śpiewa. Ja kazał mi umyć schody. No i jak umyłam schody. Ona schodu myła. No ale Wiola, mogłaś nas poinformować jednak, że te schody były już umyte, a my nie widzieliśmy i zeszliśmy na pewniaka. Od razu umyłam schody, jak mi o tym kazałeś. Powiedziałeś, tak? Powiedz, masz umyć schody, no to proszę umyć te schody. To zawsze masz nie parę, no zawsze musisz schody. To się przedwiodę. Nigdy już ty nie chciał, żebym umyła schody, dobra, to by się nie stało. Chodź, no ten film kontynuować. Dobra, jaki film? Przepraszam, dlaczego zamiast odpoczywasz, to ty nagrasz film? No muszę z tego film nagrać. No, prowadzimy daily, no właśnie. A to może my nagramy film. Kamerę, my nagramy, a ty weź się połóż. A ty się odpoczywasz. Nie, tak, ty masz się Nagrywamy. Aha, ale tylko jest taką wymianą, nie masz siły nagrywać? Tak, mam siłę nagrywać. No, bo to jest takie fajne, co robię. Bo... Ale czemu ma nie nagrywać? No co ci chodzi? Chodzi, gada, co to przeszkadza? Znaczy lekarz powiedział ogólnie, że on może normalnie funkcjonować, tak? Że może normalnie funkcjonować, lekarz powiedział. Więc... Zajmie się czymś, nie będziemy się mówić, co ci chodzi. Aha. Nie wiem, przesadzasz. Nie wiem, co będziesz się mówić. No i co robimy teraz? No mi się wydaje, że chyba powinieneś powoli tracić pamięć, tak? Od razu stracić pamięć, czy stopniowo? Nie, mi się wydaje, że
że od razu. Od razu tak całkowicie stracić pamięć? No też to było troszeczkę dziwne, że przyjechaliśmy i jednak pamiętałeś, nie? Pamiętałeś dużo. Pamiętałeś całą sytuację. Może pamiętałeś okej, tą sytuację, a to jest ostatnie, co pamiętałeś. To mogłeś jeszcze wyjaśnić. A teraz zejść na dół i po prostu dyskutuj o ostatnich na przykład filmach, a ty nie. Ale coś tak stopniowo tracę pamięć, tak? No tak, że ty nie pamiętasz tego, co się działo na przykład wczoraj, przedwczoraj, przedwczoraj, nie pamiętasz nic. Od razu w ogóle, że nie pamiętam ich? Że aż tak grubo? No, że co ja tutaj robię, że u mnie nagrywasz. Rozumiesz, to już tak grubo. Że tak do mnie zaczniesz mówić? Tak, że u mnie nagrywasz. Normalnie wariata ze mnie zróbmy. No dobra. Tak. Ja będę się ciebie bać, stary. No dobra. To będzie dobre w... No dobra, no to zobaczymy ich reakcję. No tylko, żeby to uwierzyli, nie? Bo wcześniej normalnie się zachowywałeś, a teraz... Ale no co, no mogło mi się odkleić, tak? No jeżeli ktoś ma ten i na przykład bym uderzył, tak? Głową i zacząłbym się krwiak robić i krwiak zacząłby napierać na, no tak, no by się na płytki mózgu, które odpowiadają za pamięć. No, no to z miejsca bym przestawał pamiętać, tak? No coś takiego na pewno by się wydarzyło. Więc z grubej lury powiedziałbym po prostu, że ja totalnie nic nie pamiętam. No dobra, to lecimy. Ja nie wiem, co się dzieje. No to dawaj. Ale na czym ty mnie nagrywasz? No przecież stary, nagrywamy film. A kim ty kurwa jesteś? A co ty do mnie mówisz, stary, film nagrywamy, mieliśmy teraz tutaj na dole scenkę z nimi nagrać. Kim oni są? A co ty do... Wy słyszycie, co on mówi? Co? No nagle mu się coś odkleiło i on do mnie mówi, czemu go ja nagrywam. A my bratem po prostu nagrywamy. No właśnie, nie wiem, czy on, czy on teraz sobie zamierza... Sobie po prostu na górę i... Ola, no chodź tutaj, no! Ale ja się rozumiem. Zostaw mnie, nie podchodź do mnie. Ale w ogóle co innego mieliśmy nagrywać? A on w ogóle wygląda, stary, jakby z jakiegoś filmu tego. Ale to nie jest śmieszne, stary, bo on... Patrz, on stoi, stary, nie? On sobie żartuje, co? Ale co? No on do mnie mówi, czemu go nagrywam nagle. Ja też nie rozumiem, dlaczego go nagrywasz, jeżeli miał odpoczywać. Jak odpoczywać? Mieliśmy scenkę nagrać, kazał mi zejść na dół, a nagle... Co on taki był wyginany jakiś? No co ty robisz? Mieliśmy nagrywać scenę. Chodź tutaj. Co on robi? No on dziwi się, czemu go nagrywam i się boi mnie. Kim wy jesteście? Co ty do mnie mówisz w ogóle? A to taki żart? No właśnie, to nie jest żaden żart. Ja zaraz... Ty pranczaj już robisz, nie? No nie, pokazać ci poprzednią scenę? Pokazać ci wszystko? No właśnie. Ale o co chodzi? No nie rozumiem. Ja siedem, a wy... Kamuś! No chodź! Kamuś! Czemu ten domu nie ma klamy? No bo przecież wyrwałeś wszystkie. A co ty mu wkręcasz? Przestań mu wkręcać, bo to nie jest śmieszne. On miał wypadek, ty to rozumiesz? Ale on sobie ale je, tak? Ale ode mnie. No dobrze, ale wyniku tomografu jeszcze nie było. I nie wiadomo, co jest dokładnie z jego głową. No chyba by stracił pamięć od razu, a nie... No nie, bo jeżeli by miał krwiak, który by mu się w tym momencie rozszerzał, no to nie straciłby od razu. Ale co? Ty może powinniśmy z nim jechać do szpitala, nie? Serio. No ja nie... Ty nas w ogóle... Pamiętasz nas? Kim ty jesteś? A wiesz, kim ja jestem? A wiesz, kim on jest? Ktokolwiek. Kogoś pamiętasz? To nie wiem, czy to jest takie śmieszne. Czemu? Co się stało? Wyjdź ode mnie, czemu na demonstrację? A ty wiesz w ogóle, gdzie ty jesteś? Nie, ostatni raz grałem na komputerze. A jak masz na imię? Na jakim komputerze a grałeś? Się cofnął w rozwoju. Gdzie na komputerze? Jak masz na imię? W domu, w mieszkaniu. Ale gdzie? Jeszcze bardziej się cofnąłeś w rozwoju? A gdzie? W Szczecinie, na Królowej Jadwigi. Tak się da? Ale jak masz czy on pamięta ostatni moment? Jakiej Jadwigi? Królowej Jadwigi, tam kiedyś mieszkałem. No mieszkał. Tak, 20 no, mieszkał lat tak i grał, ale to było. Ale 20 lat temu. Nie, no 15 lat temu. Ej, no nie przestań! On spadł ze schodów, ty to rozumiesz? Który mamy rok? Pamięć się traci jak no 2021. A ty nic serce nie pamiętasz? Który rok mamy? No 2021. Kłamiecie, odejdź ode mnie. Kłamiecie kurwa. Odejdź ale nikt cię nie kłamie, nikt ci nie chce krzywdy zrobić, ty to rozumiesz? Odejdźcie ode mnie. Dobra, chodźcie. To możemy przejąć wszystko stąd. W sumie teraz. Prawda? Co przejąć? No wszystko. Chodź, musimy porozmawiać, chodź. Wszystko musimy teraz. Co ty w ogóle da? No tak, no przejmujemy wszystko, co się da. Nic nie przejmuje. Chodźcie, zostawcie go na razie. Przejmuję. Zostawcie go na razie. Chodźcie. Brakuje gościu. I co stary, pamięta coś? To on się nie boi, nie? Ja no, rozmawiam. Nie boję się ciebie, tylko po prostu ostatnio co pamiętam, to byłem w domu. Grałem w Tibie. Miałem włączyć właśnie CS Counter Strike'a sobie i pograć sobie w Counter Strike'a. Wy mówicie, że jest rok 2021. Ale to było 15 jakoś lat temu, myślę. I jest rok 2008, nie wkręcajcie mnie. Nie, jest 2021. 2008 rok. Co ty robisz? Co to jest? To jest dredziarz. Co, już lewitujesz? A czemu on ma takie coś na głowie? A to chyba już... No właśnie, to są dredy. Cało fejmu chyba. Postradał zmysły. Stary, on miał wypadek, on spadł ze schodów, ty rozumiesz? Co mnie dotyka? No bo on jest taki troszeczkę świrnięty, ma swój świat. Wiesz, masz tatuaże? Rzeczywiście, czemu wy wszyscy macie tatuaże? No, ty mogłeś. Taka moda jest teraz, stary, taka moda jest teraz. Jaka moda? No moda jest taka, że każdy tatuaż. Dobra, wyskakuj. No dobra, nieważne o tych tatuażach, mniejsza z tym. Generalnie jestem twoim najlepszym przyjacielem z kanału. Przeżyliśmy wiele różnych chwil na YouTubie. Kanał od 3 lat. Ty nie wiesz, że nagrywamy razem? Ale co nagrywamy? Że jesteśmy kolegami z kanału? No tak, no bo kazałeś mi niedawno nagrywać scenę, stary. No. Jak nagrywać? Film nagrywamy, tak, film nagrywamy. Ogólnie słuchaj,
Jaką lustrzankę? To jest kamera. To jest kamera? Tak, to jest kamera. Ja mam teraz lustrzankę. Nieważne. Dobra. Ogólnie schodziłeś komuś ze schodów, no kilka godzin temu i spadłeś i się walnąłeś w głowę. Przychodząc tu na początku, który schodów? Pytałeś. No z tych tutaj. On nie wie, co się dzieje. Pokazałeś mi je umyć, no i nie wiedziałeś, że są mokre, no i... Dlaczego ja was nie pamiętam? No to jest. Przypominam właśnie, kim jestem. Przeżyliśmy dużo różnych chwil. Generalnie prowadzimy razem kanał na YouTubie i chciałbym teraz jakiejś wypłaty. Co się tak patrzysz? A możesz to później załatwić? Jak pieniędzy nie masz? No, ale ty masz bardzo dużo pieniędzy. No ogólnie jesteś bogaty. Nie widzisz tej chaty? Od 7 lat prowadzisz kanał. Czy jestem? YouTube. Mamona musi się. Oni kłamią czy nie? No właśnie, nie kłamią. No to jest naprawdę mój dom? To jest twój dom. To jest twój dom. Często się zapomina, żeby mi tutaj płacić jakieś pieniądze za to, co robię tutaj dla ciebie. To może ci, jak zapomniałeś, to ci teraz jest odpowiedni moment, żebym ci właśnie przypomniał to, co robisz, czym się zajmujesz i dlaczego w końcu powinieneś zacząć mi płacić. Ale czy ty możesz sobie zapytać o pieniądze, bo to nie jest. No mu przypominam, chyba zapomniał się, to mu przypomnę chyba, nie? O jego obowiązku, który powinien mi dać. A możesz mu jutro o tym przypomnieć, albo jak przynajmniej przywrócił mu się pamięć. To jest twój dom, tak? Tak, to jest twój dom. Dobra, trzeba znaleźć. Ale kim wy jesteś? Co mam się... Patrz, widzisz datę? Jaka pokaż. Jest? No patrz datę, zobacz, tu jest data. 12 luty był? Tak. Dlaczego jest śnieg na zewnątrz? No bo jest zima. Było lato. Lata już nie ma. Było lato. Skończyło się lato, przyszła zima. 2008 rok lato. A kto ci obcina włosy? Mama moja. Jak to włosy? On serio stracił pamięć, czy że? Serio stracił pamięć, o to chodzi, że naprawdę. No to, to jest idealny moment na to, żebyśmy się w końcu rozliczyli. Ale jak? No jak? No ci chodzi o to, żeby odebrać to, co? Nic odebrać, po prostu tutaj musi pójść jakiś przelewik i to nie mały. No w końcu mogę mu przypomnieć za to, co mi robił, no to co? A nie myślisz, że troszeczkę będzie nie w porządku? Bo on jest, wiesz, teraz troszeczkę niepełnosprawny, stary. Ale co, to uważasz, że jest w porządku, tak? Tak uważasz? No nie wiesz, nawet nie wiesz, co mi odpowiedzieć, człowieku. Słuchaj, ja wykorzystuję każdy odpowiedni moment na to, żeby zrobić swoje, wykorzystać go w jak najlepszy sposób do tego, ile ja poświęciłem uwagi i stresu na to wszystko, co tutaj się dzieje w tym domu. Ja chcę kasy, ja chcę pieniędzy za to. Ja mam to jest idealny moment odpowiedzi. No to rób swoje, ja pomogę ci w tym, ale potem się dobrze podzielimy. Poprowadzisz ze mną film? No tak, no. Dobrze, gdzie on jest? No w salonie dalej chodzi w kółko i zamotamy. No to ja go doprowadzę do odpowiedniego momentu, pojedziemy samochodem do bankomatu i wszystko się zakończy tak, jak powinno się zakończyć od razu. A nie, że on się kręci i nie wie, co ma robić, to ja zaraz mu powiem i przedstawię, co on ma robić i ja mu w tym pomogę. Ale jakie auta ci miałem kupić? No bo ja byłem, czy mieliśmy kupić i ja miałeś dla mnie kupić, ja miałem ci też nauczyć driftować tym autem. No widzę, wszyscy chcą czegoś. To ja ci to kupię, to auto, jak ci obiecałem. Tak, tak. Stary, powiedz mu o telefonie, powiedz mu o telefonie. Przelew telefon. Tak, tak, tak. Dzisiaj jest twój dyżur, musisz sprzątać. No tak. Stary, ty masz mu auto kupić? No miałem mu auto kupić. Tak powiedział, że miałem mu auto kupić. Ja byłem 3. Tak, to te fuja. Nie, skąd ty masz wiedzieć, jakie mamy układy? Zamknij ryj, wypadaj stąd, bo cię z domu wywalę. No idź już, odejdź stąd. Teraz to pójdę. No o co chodzi? No nie, wtrąca się niepotrzebnie, łazi, jeszcze się śmieje. Dla niego auto się należy. Tutaj co? Tutaj story i sprzątanie. Story i sprzątanie, bo tutaj nie ma tak, że ty sobie będziesz chodził, się panoszy, ty nie wiesz, co się dzieje. Tutaj obowiązki wzywają, sprzątać też trzeba. Okay, dobra. Wstępuj z telefonu w ogóle, ja ci przypomnę, kim jesteś, twoją tożsamość, zaraz w 3 sekundy będziesz wiedział wszystko, co i jak. No dobra. No daj. A i o tym obiecanym bliku pamiętaj, nie? Patrz, czotny. Odblokuj telefon. Ale ja nie mam, próbowałem odblokować. Ale palcem, nie da rady. Nie pamiętasz kodu do telefonu? Nie. No dobrze, a ja chciałem ci pokazać twoje zdjęcia. A Face ID? Twojego Instagrama chciałem ci pokazać. Ale ja nie pamiętam kodu. Jeszcze jedno. Jak to kodu? Obiecałeś mi, że pójdziesz ze mną do kościoła. Może data, data urodzenia może. Face ID może jakoś. Data urodzenia ma. Czy mu nie przeszkadza ta maska w ogóle? Co? Jesteś mocno wierzący. Nie zdziwiła, że ma maskę na twarzy? Ja jestem. No nie wiem. Tak, nie wie, co się dzieje. Może on całe życie w masce chodzi. On jest odklejony. On nie wie, czy on nawet nie widzi, że ma maskę. No ja ci kupię to BMW. On nie wie, co się dzieje. Pamiętaj, dać ci mofa już, czy nie? Zaraz to sprzątam. Pa, będzie sprzątał. To nic nie idzie. No ale jak to nic nie idzie? No nawet tutaj nie ma opcji Face ID. Co to jest Face ID? No dlatego już maskę mu założyłem. Nie pamiętasz żadnego kodu? Będzie paradował bez maski, już taki zły nie jest. No to może kod jakoś pamiętam. Nie pamiętasz kodu do telefonu? Bo to jest ważna sprawa, stary. Jak to on nie ma Face ID? Trzeba opłacić wszystkie rachunki za nami w ogóle. No a przede wszystkim mi wypłacić kasę, tak? Pokaż. No przypomnij sobie ten kod, tak? Jest 6 cyferek. 6. No przypomnij sobie. No co ty klikasz? No na ślepo klikasz. Jakaś data może? Urodzenia. Data urodzenia? Może też powie mi, że jeszcze daty urodzenia nie pamięta. Nie pamiętam. Pamiętasz?
Tak. I co? Tak, no nie działa. Nie działa. No to nie wiem, no, stary, może... Przypomnij sobie. No dobra, ale może... Co? Może są jakieś metody, stary, żeby inaczej, nie wiem. No ale on... Nawet nic stary, nie on upadł, on spadł ze schodów, nie powinieneś mieć w głowie. On mimo nic wszystko. Nie pamięta. Czekaj, poczekajcie, pamiętam. Jak pamiętasz? Jaki kod? On nawet nie wie gdzie czekaj, jest. Czekaj, coś powiedział, że pamięta. Czekaj, pamiętam. Dobra, wypłacę kasę, bo ja już długo czekam. Masz? Odblokowany? O, no dobra, no to... to? No to opłać to. No, widzisz, nawalnąłeś go w głowę, to może sobie przypomniał. Niemożliwe to jest. No to może go nie stukaj tak, bo przypomni sobie wszystko. Tak. On wkręca. Co? Co wkręca? On wkręca? No przypomnij. Ja się teraz czuję trochę oskamowany. O, serio? Tak? Miałem zrobić ten szelf, tak? No tak. Nie uderzaj go w głowę, bo przypomni sobie wszystko. Dobra, ostatni raz. No. To dajcie i zrobię przerwę. Ostatni raz. No tak. Pamiętam chyba kod do banku. Bankowy też? Tak. A, nie wie gdzie jest, ale konta bankowego już wie, pamięta wszystko, jeśli chodzi o takie... No ale wiesz, no konto bankowe miał jednak od któregoś tam roku i może wtedy jak grał w Tibie też pamiętał ten sam kod. Nie, po prostu jak on mi uderzył, coś mi się przypomniało. A co ci się jeszcze przypomniało? A co jeszcze więcej wiesz? Co jeszcze pamiętasz? Że jest ktoś taki jak Viola. Viola i kim ona jest dla ciebie? Kim ona jest? Nie wiem, dziewczyna moją? Tak, no. Tak, Viola jest swoją dziewczyną, no. Viola sprząta i w ogóle... Viola jest swoją dziewczyną, no. Chodź w ogóle, dlatego... Dlatego ona się o ciebie martwi i powinieneś do niej pójść teraz po... Zrobić ten szelef, tak? Tak, już robiłem. Ale Viola teraz płacze na dole, powinieneś się przytulić, stary. Tak. Generalnie to... Zostaw mu, niech on się zajmie tymi rachunkami, tym wszystkim, a chodź do Violi, chodź do Violi. 7 koła. Ile? 7 tysięcy. Sorry, to jest 70, przepraszam. 70 tysięcy? No, bo... Nie przelewałeś mu długo, w jakiś okres czasu. Nie przelewałeś mi od... 3 miesięcy? A mam tyle pieniędzy? Nie widzisz? Masz, pokazane. O Jezu, to ja nawet nie patrzę, bo za dużo. No dobra, ciebie. To co, wysyłać ci? 70 tysięcy. To daj dreziastemu, żeby on to powysyłał, zawsze mu dajesz, żeby on powysyłał ja te środki. Myślę. Chyba powinienem mój telefon mieć przy sobie. No tak! No to też nie zachowuj się jak upośledzenie, po prostu zrób ten przelew, bo czekałem już 3 miesiące na to. Tyle co zawsze, pamiętasz, umawialiśmy się, stała stawka, tak? No dobrze, tyle już co zawsze mam. Tak? Potwierdź, no i wysłany. No i do kiedy się zaksięguje? Do jutra chyba. No jutro o 12. Jutro o 12. 12, 11 powinien być. No i dobra, chodź. To do mojej dziewczyny. Tak, chodź do swojej dziewczyny. Viola. Ja cię pamiętam. Ja przepraszam, przepraszam. Kurde, no. Przepraszam, kochanie. Dajcie, kochanie. Przepraszam. Nie właśnie on dziewczyna jest z jego. On to sobie przypomniał. On sobie to przypomniał. Nie wiem. Ale to by się chyba coś pomyliło. Właśnie nie, no przecież jesteście bardzo zakochaną parą i... Przecież powiedziałeś, że jesteś w związku. No tak, bo jesteście. Viola, tak? Czy tak. Czy nie chcesz? Tak. A, no to właśnie. No, ale... No tak, ale... to jesteśmy razem w związku. No, a jak długo jesteśmy w związku? No, 3 lata, od kiedy się poznaliśmy. No, 3 lata, to jest prawda. Jak zaczęliśmy pracować zaraz na kanale. To była miłość od pierwszego wejrzenia, stary, to było tak piękne. Coś kojarzy, ale nie do końca. No, 3 lata temu zaczęliśmy z sobą pracować. A. Taki to olejnik mnie przyprowadził. 3 lata temu olejnik, nie pamiętam, ale ciebie pamiętam. Takie mam przybłyski. No to pewnie dlatego, że byliśmy razem w związku. Ale kim on jest, bo nawet go nie pamiętam. Adam to jest ogólnie mój kuzyn. Frajer, ja nie wiem, w ogóle. Ty go ogólnie nie słuchaj, bo on cię bardzo często okłamywał ogólnie. Ja okłamywałem. A coś jeszcze może... Nie sobie kłamstwa. A coś jeszcze masz do powiedzenia? Lepiej stąd wyszedł. Znaczy ja mam stąd wyjść, tak? Aha, no dobra. Spędzić czas, jeżeli przypomniał sobie w końcu mnie, chociaż nie sądziłam, że tak będzie, bo myślałam, że będzie się nie. No w dupie, to ja nie będę... To ja nie będę już nic nagrywał, wyłączę nagrywanie i zostawiam tam kamerę. No, to idzie, się ale w ogóle, wiesz jak ja cię bardzo kocham, w ogóle ja tak do końca, ja nie jestem twoją dziewczyną. Nie jesteś moją dziewczyną, a kim? Jestem twoją narzeczoną. Narzeczoną? Oświadczyłeś mi się 3 miesiące temu. Gdzie masz pierścionek? No nie mam, zgubiłam ogólnie, bo nagrywaliśmy odcinek w jeziorze i zgubiłam, niestety. I mieliśmy jak w ogóle najszybciej wziąć to w ogóle w tym tygodniu, no ale... Jak w tym tygodniu? W tym tygodniu... No planowaliśmy, tak. Bo 3 miesiące temu mi się oświadczyłeś. I mieliśmy w tym tygodniu brać ślub. Oni o tym wiedzą? No wiedzą o tym. Wszyscy o tym wiedzą. Naprawdę? Więc może nawet dzisiaj to zróbmy, jak już sobie tak mnie przypomniałeś, co? A ten jest chyba księdza? To ja to wszystko załatwię. Przecież to jest łatwe. Dzisiaj ślub? No czemu nie? Nie wiem, czy to stan nie jest odpowiedni, żeby grać ślub dzisiaj, wiesz? Może poczekajmy z tym troszeczkę. Nie, po co czekać mieliśmy? Proszę. Nie, myślę, że jak już sobie przypominasz wszystko, to chyba powinno być wszystko w porządku. No mnie sobie przypomniałeś, no to jest najważniejsze, prawda? No dobrze, to weźmiemy ślub, ale możemy jutro na przykład? I to troszeczkę do... Nie, czemu tak przeciągać? Dzisiaj chcesz wziąć ślub? No, idź się połóż może, a ja wszystko ogarnę. No dobrze. Tak? Na pewno? Tak. Ale to połóż się tutaj, no bo przecież to jest nasz pokój. Przecież tutaj spaliśmy razem. Aha. Nie spaliśmy przecież osobno, tak? A na głowa cię mocno boli? Trochę.
Ty stary, a czemu oni do wszyscy tak próbują wykorzystać w ogóle? No właśnie się dziwię, a Fiolka próbują wkręcić, że jest jego narzeczoną. Słuchaj, co powiedziałeś? Zamknąć w ogóle mordy wszystkie, ty i ty. Fiolka, o co chodzi? Ale o co chodzi? Jestem coś tego narzeczoną. I wszyscy zamknąć mordy, bo któryś się wygada, to wam kurwa poderżne gardło. Zrozumiano? Cicho bądź, daj sobie mi dokończyć. Grozić to możesz sobie komuś innemu. Tutaj, zamknijcie mordy, tutaj wchodzi, tu wchodzi w grę. Ja? Nie, wchodzi w grę kasa dla nas. Co mamy z tego? Dobra, będę jego... Słuchaj, po pierwsze, zamknij się, k***a. Ty masz najmniej do powiedzenia. Po pierwsze, ja wiem, że wam chodzi... No, no, o co? Ja wiem, o co wam chodzi. O pieniądze. Ja będę miała... Mi chodzi o niego. Zamknij się, k***a, powiedziałam. Dobra, no mów, mów. Bo nie wiesz, ale jestem panią Kamusiową, więc mogę cię w każdej chwili sobie wywalić. Pani Kamusiowa się zna na zadykę. Krótka wstrzyma, do łóżka. Słuchaj, nie zależy na nim, ale będę miała dostęp do konta. Jeżeli będziecie chcieli te pieniądze, to wam je zapłacę za to. Masz mi ogarnąć księdza, Adam. Księdza mam ci ogarnąć, na kiedy? Tak? Na kiedy? Na dzisiaj. Jedyny człowiek, który dzisiaj... może księdza załatwić, to ja. No, no właśnie, wiesz, co ja. To jest właśnie tak. Trener. No właśnie, trener, masz mi załatwić księdza na dzisiaj. Tak, dostaniesz odpaloną działkę. Sam jego. Sami zaczęliście, że jestem jego dziewczyną? To wy? Ja? Ja tam wkręciłam, czy wy? To wy. No dobra, no. A że mi się to podoba i chciałam być zawsze z nim, to... No co? Masz mi ogarnąć księdza. No ale księdzu się też kasę... Dobrze. Kasa to sobie niszczy. No to pani Kamusiowa już wszystko zapłaci, myślę. Pani Kamusiowa, tak? Może jeszcze mu pomnik... Proszę, pomóżcie mi i macie zamknąć... Dobra, ogarniemy ci wszystko, kasa tak? Będzie, wszystko byśmy ogarnięte. Dobra, a ja muszę jakoś sobie ogarnąć sukienkę na szybko. Ty stary. Ja się na niezłą minę wpieprzyłem. No, widzę, że się grubo wpieprzyłeś. Nie poszedł do tego? Nie, Wiolka teraz siedzi i wybiera sukienki stare na ślub. Co? Trener szuka księdza, ty dzisiaj będziesz miał ślub. Na serio chce zrobić? No ty będziesz miał ślub dzisiaj, trener już księdza wzywa. To stary, no to nagle... Ale ja troszeczkę też podkręciłem, stary. Ja też podkręciłem troszeczkę. A na serio myślisz, że tak, się ożenię z nią? No, na pewno się nie ożenisz. Dredziarz myślał, że mu wysłałem pieniądze. Wziąłemby sam pieniądze i od razu cofnąłem przelew. No ale ja się domyśliłem, że tak zrobisz, więc to akurat się nie martwiłem o to. 70 tysięcy chciałem ją naciągnąć. Ale grubo lecę, co? Ale ja szczur... Ja szczurem trójeczkę chciał, czaj? Trójeczkę. BMW nowe musisz mi kupić. Ale jaszczurka można podkręcić. Jak Wiolka co robi? Sukienki wybiera, no sukienki wybiera, no. Tylko wiesz, że tu ksiądz przyjedzie niedługo. Co? Ksiądz niedługo będzie. Naprawdę ci mówię, naprawdę. Ksiądz? Możemy to grubo powiedzieć. Później i tak unieważnimy tą ceremonię. Podrzucamy mu te papierki, ale będzie chociaż śmiesznie. Zobaczymy. Ksiądz przyjedzie. Podobno ksiądz ma przyjechać. Tutaj. Na skąd oni księdza wyczesną? No trener podobno ogarnął już. Dobra, inaczej. Podkręćmy jeszcze jaszczura. Że ja będę kupić BMW. Okay. Dobra, podkręćmy to. Zawołaj go tu, żeby w razie czego nie było podejrzeń. No dobra, to ja pójdę do niego, powiem przy stary, ty mi iść to po tą BMW-kę. Wykorzystaj moment. To jest co, że takiego Wiolka mi kazał położyć, tak śpię. Dobra. Ale jaszczur może tu przyjść. Dobra, to idę do jaszczurki. Ty, jaszczurka. Zobacz, taką sobie wezmę. Co taką jaki sobie weźmiesz? Pokaż, co ty tam patrzysz. Jaki kolorek? O, to właśnie chyba sobie nic nie weźmiesz, stary. Poczekaj, chciałbym cię poinformować, że Kamuś bierze ślub z Wiolą. Co? Z Wiola mu wkręciła, że jest jego narzeczoną i że biorę. Dlaczego? Po co? No dlatego, żeby kasy z niego wyciągnąć i ogarnia już księdza. Mam pomysł. Jaki masz pomysł? Co? Co? Co ty robisz? Co ty robisz? Ale co się interesujesz? Nieważne. No ale jak nieważne? No, masz mi powiedzieć. Nie, bo słyszysz? Bo inaczej to wygadam. Masz mi powiedzieć, ja mam być wtajemniczony. Ale co? No ja chcę być wtajemniczony, o co chodzi? No myślę, że to jest jego narzeczona. I co? Ty, jak? Czego ty się... Poczekaj, czyli ty... Ty chcesz teraz... Nie, bierzesz z nim ślub, chodź. Nie, no chodź, nie, tam cię nie a nie będziesz z nim nic robić, tylko się ożenisz i powiesz, że wszystko po ślubie. Nie, znowu twój durny pomysł. Ale tak się lepiej obcy na pół, dobra? Nie! Ty stary, ale ty chcesz swoją dziewczynę oddać? Nie. Znowu chcesz mi oddać. Tylko się ożeniam, to tylko będzie na papierku. No dobra. A jeżeli on będzie miał jakieś swoje, wiesz... A jeżeli on będzie miał chcić, co je będzie chciał... Nic nie pamięta, nic nie będzie miał, bo powie, że nie ma. Że jak nie ma, że co, że... Popędu seksualnego nie ma? Dobra, chodź. Ale co ty gadasz? Dobra, działaj, zobaczymy co ci wyjdzie. To jest twoja narzeczona. Co? No coś ci Wiola kitów nawciskała, ona chce cię okraść. To jest twoja narzeczona. Co? No co? Ona? Tak, i ślub z nią bierzesz właśnie. Znaczy ja widziałem cię raz z nią, ja nie wiem dokładnie jak to jest już. Wiola chce ci naciągnąć na kasę. Zaufaj przyjacielowi. Naprawdę. A może ty się wypowiesz? No ona mało gada, ogólnie, bo ona ten. Po prostu wiecie. Jej nie pamiętam. Jej nie pamiętam, a Wiola. Bo ona jest niemową. I jak jest niemową? No, a czemu nie? No masz coś do niemów? Tak wybrało, chcesz wyjawić? Nie, no nie mam nic, tylko wydawało mi się, że Wiola się zgodzą. Ale ty widzisz jak ona wygląda? Kto?
Wiola. No i co? I ty wiesz, co robię, tak? No ale ona mnie nic nie mówi. A po co ma gadać? To chyba dobrze, bo ty nie lubiłeś, jak Wiola za dużo gadała, dlatego wziąłeś ją. Nie mogę. Tak, bo miałeś dosyć krzyku Wioli. Coś tam kręciliście, a potem zacząłeś nią. Tak było. Dlatego Wiola teraz za radę. No coś tam takiego było też. Nie wiem, mi się ogólnie miesza już, bo ja też miałem ostatnio wypadek. Spokojnie, wszystko jest w porządku. Jak masz wątpić? No przecież wszyscy wiedzą o tym. Oficjalnie to jest ją. Nie wiem, stary, no mnie zatrudniłeś tylko do trzymania kamery, ja nie wiem dokładnie jak tam było. Ty się kłócisz, to ja nie pamiętam czy ty. Szybko wpuszczam i wypuszczam, co tam nie mówię. Nie wiem, ja muszę na spokojnie. Cię przed wielką, tak? Ty pomożesz mi? Bo ty jesteś taki chyba najbardziej dla mnie. No dobra, to poczekajcie, ja z nim chwilę pogadam, jaką chcę już. No, czekajcie. Ty, ja myślałem, że wybuchnę śmiechem, że siedział się, jak on mnie zaczął skręcać swoją dziewczynę, widziałeś? No tak. Swoją dziewczynę, że... Stary, wiesz co, miałem u góry, jak on mi odpowiedział? A on nagle ją zaczął ciągnąć. On normalnie ją wyciąga z łóżka, nawet nie powiedział jej o co chodzi. On mówi, idziemy do niego i ty zostajesz jego narzeczoną. Wiesz co, z miejsca poślubisz go. No żoną, znaczy żoną, od razu poślubisz się z nim. No grubo lecą. A ja wchodzę do niego do pokoju, o taką entrujeczkę mi kupi, taką. A gdy usłyszał pomyślę od Wioli, to nagle zaświeciła mu się lampka i chciał oddać swoją. No chciał połowę. No tak, więc widzisz. Każdy w zasadzie jedną czwartą, bo musiałby się podzielić z nią. Mordo, każdy orze tu jak może. Widzisz, każdy wykorzystuje sytuację. No chyba Puls nie wykorzystuje jak na razie do tej pory. No Puls jakoś nie. A i trener chyba też nie wykorzystał. Trener najbardziej chciał fejmu. No fejmu, no. Fejmu. Ale nie jakoś mocno. Jakoś mocno nie wykorzystuje tego. Nie, jakoś tak. Kiedy mówimy? No ja bym poczekał, zobaczymy, czy serio ten ksiądz przyjedzie. Serio? Chcesz czekać? Serio, myślę, że zaczyna to... Nie, że nudzić, ale zaczyna to być dla wypujące. Idź do salonu, a ja podkręcę Wiolę. Powiem do Wioli, ty Wiola, bo ja szczur ze swoją dziewczyną chcą ci go odebrać. Niech oni się zaczną kłócić w salonie i wtedy możemy im wszyscy o wszystkim powiedzieć. Dawaj, tak to rozgramy. Gdy oni się będą kłócić, zobaczymy, do czego Wiolka się posunie. No dobra. Co ty obstawiasz, że ty udajesz się go narzeczoną, że powaliło cię? Też tu się w głowę puknę? Przy tobie się oświadczał! Ty jesteś posrana? Przecież tu jest jego narzeczona, ty! Jak to jest twoja dziewczyna, z którą nie zgadzałeś? To jest jego narzeczona, ty masa na kasie jesteś, ja nie wiem. Ja jestem masa na kasie, jestem z nim od 3 lat! No, a ty tak samo jesteś tu, gdzie nikt mi nie śmieci! I zaraz z mojego domu zrobisz a! To jest jego narzeczona! I twoja ścina tak samo zrobisz a! Przecież co ona mówi? Ona odkręca, że jego dziewczyna jest swoją dziewczyną. Zostaw to, on to mi się oświadczył. Weź coś powiedz. Mogę go wywalić z naszego domu? No. Kochanie, ale to ja jestem... No przecież jego narzeczona jeszcze... Ale przemawia, że jakaś dziwka jest jego dziewczyną. Nic nie może powiedzieć bez niemowa. Zabierasz jej chłopak, jesteś normalna w takiej sytuacji. Ale to jest małe dziwkę. I będziesz... Jego narzeczona patrzy na to, jak nie może nic mówić. Tak? Jakby była... Jakby to była jego narzeczona, a to my nie pamięta. Ona nic nie pamięta i on nic nie pamięta, już przecież ciebie jeszcze no widzisz, no widzisz, bo ona nie ma co pamiętać, bo nigdy z tym nie było. Sytuacja. Ona nie może ci na ciebie tłumaczyć, bo jeśli nie ma, ona to wykorzystuje. Co ja wykorzystuję? Ty chyba chciałeś to wykorzystać. Jak ja? Ty naprawdę jesteś takim chłopakiem, że dziwkę chcesz z nim kurwać. Dobrze, tutaj piąteczka powinna być mi to. Wioluś, czego ci śmiesz? Powiedz nawet pytanko? Czego ci śmiesz? To dla kaski, czy po co tak chciałaś? Co się stało, Wiolu? Co? Ja wiedziałaś? A ty też wiedziałeś? Też wiedziałeś, że to prank? Ja wiedziałem. Stary, tak? Tak, wiedziałem, że to prank. Naprawdę myślałbyś, że ja chciałabym z tobą być? Proszę cię. Wiola, ale przecież mi tak ci się podobało. Ślub bierzemy od razu. A ja sobie ślub z was wszystkich rozumiem. Chodź do oj, Wiola, ojoj, ojoj. Ale to będzie być okropny, ale ja żonę. Lada, Frajer. Tu frajer. Tak mówię, no. A wiesz, że żadnego przelewu nie ma? Jest. Nie ma. Stary, cofnąłem transakcję. Wszystko sobie przypomniałem. A w zasadzie nic. Stary. Nie straciłem pamięci. To było od początku prank. Ale to co?
Wiesz, co on próbował zrobić? Swoją dziewczynę? Nie, ja wiedziałem. On swoją dziewczynę próbował sprzedać mi. Nie, ja udawałem. I żebym się z nią ożenił, cześć? Nie, ja udawałem. To ty to jednak jesteś aniołkiem w porównaniu do niego. On swoją dziewczynę. Ale to ja ciebie wkręcałem. Stary, chciałeś, żebym może się swoją dziewczynę. Ja wkręcałem cię, przecież od razu się domyśliłem, majątku, że nie straciłeś pamięci. Kto straci pamięć nagle, a nie ma jego szupa, to rozumiem. Ale ty nagle potem straciłeś. Tak, a siedział w pokoju zahipnotyzowany i patrzył w telefon M3, M3, M3. Takie auto, no. Stary, wiesz, ja bym chyba wolał. No, ale no już wolał ja może nic, stary, niż już, kupić moją trójkę, nie? Już mogłeś mu tą M3 kupić, nie? Tak? No, ale teraz wszyscy chodzą do trenera, zobaczymy, jak trener zareaguje. Trener w sumie nic nie chciał. No, trener takiego nic nie chciał, fajnie mu tylko chciał. Trenero. Musimy ci o czymś powiedzieć. Ja straciłem pamięć, ale przypomniałem sobie. Że co? No, że łączyło nas coś więcej niż alkohol. Bo ja mu powiedziałem, że jednak byliście parą. Co, kur... No, że byliście parą, trener. No przecież byliście parą, no. Nie, byli. Nie! No trener! No trener! Nie, błaganie! Nie! Kochanie, nie uciekaj, no proszę cię! Kochanie, no dlaczego? Trener! Kochanie! Kochanie! No nie uciekaj! Kochanie, sobie znajdź mnie w internecie! Ale kochanie! No dalej! To co? Chyba koniec na dzisiaj już tych żarcików. Grubo odcinek. Fajny, podobał mi się. Też się podobał, kochanie, przesadziłem. Nie, dobrze. Ale powiem ci, że aktorstwo, poziom ekspert, naprawdę. Jestem z ciebie dumny, mega. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Dziękujemy za oglądanie. I do zobaczenia w następnym odcinku.